Proszę Państwa, demografia, procesy demograficzne. Procesy demograficzne opisują nam strukturę, liczbę ludności Polski. W książce, którą opracowałem razem ze współautorką panią Agnieszką Bugdał-Brzezińską, jest krótki rozdział składający się z kilku tematycznych części związanych z demografią. Postaram się go nie powtarzać, ale chcąc, nie chcąc, trzeba zacząć od rzeczy podstawowych, czyli od faktu, że mamy obecnie około 38 milionów 200 tysięcy mieszkańców Polski, z czego ponad 7 milionów 100 tysięcy osiągnęło już wiek 70 lat plus. Taka struktura demograficzna jest z jednej strony niekorzystna. Niekorzystna świadczy o starzeniu się społeczeństwa, które postępuje w bardzo szybkim tempie. Z drugiej strony, z czego również w pewnym momencie zostanę beneficjentem tych procesów, należy się cieszyć, wzrasta bardzo szybko liczba osób w wieku 60-65 plus, w wieku, to się tak technicznie brzydko nazywa, poprodukcyjnym, i liczba tych osób osiągnie już za 15 lat ponad 10 milionów 70 plus, a obecnie na wieku poprodukcyjnym już mamy 10 milionów ludzi. Cieszyć się należy, że przedłuża się, wprawdzie bardzo wolno i w ostatnich 2 latach nastąpiła niewielka redukcja średniej długości życia Polaków. On jest statystycznie definiowany jako 74-75 lat, w zależności od tego, czy korzystamy z danych Eurostatu, Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, czy z danych Głównego Urzędu Statystycznego, czyli danych podawanych przez nasze państwo, ale jest to średnia nieco myląca. Jeżeli chodzi o średni długość życia kobiet w Polsce, to na dzisiaj jest ona określana na 80 lat, a w przypadku mężczyzn na 73 lata. Przez ostatnie 28 lat po 90 roku ta średnia długość życia nieustająco po kilka miesięcy co roku wzrastała, natomiast w ciągu ostatnich 2 lat z różnych względów nastąpiło zahamowanie tendencji wzrostu, a nawet skrócenie o 1,5 miesiąca średniej długości, statystycznej średniej długości życia w Polsce. Tak duża liczba seniorów spowoduje, już obecnie powoduje, tak duża liczba seniorów już powoduje zmiany, jeżeli chodzi o rynek pracy, zmiany, jeżeli chodzi o potrzebne usługi oraz bardzo mocne zmiany całej struktury demograficznej Polski. Pojawił mi się napis, że nagranie chyba zostało rozpoczęte. Przepraszam, musiałem coś tutaj kliknąć. Wyraziłem zgodę na nagranie chyba. Proszę Państwa, dlaczego takie procesy zachodzą? Są one prostą konsekwencją z jednej strony małej dzietności kobiet, gdzie zdefiniowana, znowu bardzo technicznie, nie lubię tych pojęć, jak liczba dzieci na kobietę i kolejne nieprzyjemne pojęcie w wieku reprodukcyjnym definiowanym jako okres od 18 do 49 roku życia chyba, która w Polsce wynosi 1,2 dziecka na jedną kobietę, a z drugiej strony jest wynikiem procesów migracyjnych, wśród których
mamy dwa główne czynniki. Pierwsze to bardzo niepokojące, bardzo duża migracja młodych osób z Polski. Drugi, który w jakimś stopniu zastępuje brakujących nam na rynku pracy pracowników, duża migracja do Polski. Co nie zmienia faktu, że mamy cały czas silnie postępujący, z wyraźną tendencją wzrostu, proces starzenia się całej polskiej populacji. Co on spowoduje? Na dzisiaj już powoduje problemy z wypłatą świadczeń emerytalnych. Przez wiele lat, myślę, że skoro mówię do słuchaczy w wieku 60-65+, to znakomita część z nich, podobnie jak ja, pamięta okres Polski Ludowej, gdzie świadczenie emerytalne było przedstawiane jako zobowiązanie państwa w stosunku do osób, które pracowały odpowiednią liczbę lat. Natomiast po reformie wprowadzonej przez rząd pana Jerzego Buzka wprowadzono indywidualne konta emerytalne i przedstawiono je jako należącą się pracownikowi sumę, kwotę, którą otrzyma po przepracowaniu odpowiedniej liczby lat. Ta reforma została kilkakrotnie zmieniana. Środki z indywidualnych kont emerytalnych były zarówno jeszcze przez rząd pana Tuska w sporej części zabrane z funduszy emerytalnych, a obecnie trwały prace obecnie. Jeszcze rok i dwa lata temu prowadzone przez rząd pana Morawieckiego, dążące do kolejnych zmian w funduszach emerytalnych i kolejnym zabraniu tych pieniędzy. Na ten moment wszystkie prace, jak rozumiem, zostały zawieszone i rząd chyba sam wszedł w ślepy zaułek, gwarantując wypłacalność tych pieniędzy, a jednocześnie wymagając, abyśmy wszyscy, którzy jeszcze pracują, podejmowali decyzję o tym, w jakim systemie chcemy dalej gromadzić nasze składki. Co nie zmienia faktu, że średnie emerytury, jakie są na ten moment w Polsce, sięgają niespełna 3000 zł. Mam świadomość, że jest to znowu średnia i nie odpowiada rzeczywistości, gdyż tak naprawdę mediana jest niżej, sięga na poziomie 2600 zł. A więc pierwszy problem to wzrastająca liczba osób w wieku poprodukcyjnym i realne załamanie systemu emerytalnego. Oczywiście rząd zawsze może, każdy rząd, ktokolwiek by nie sprawował władzy, zwiększyć druk pieniądza, ale on spowoduje jedynie wzrost inflacji. Natomiast osoby zależne od wypłat generowanych przez państwo, tacy jak nauczyciele, urzędnicy instytucji rządowych czy emeryci, tracą na inflacji stosunkowo najwięcej, ponieważ najpóźniej i najwolniej są waloryzowane ich należności. To jest pierwszy problem. Kwestia stabilności i bezpieczeństwa. A w moim rozumieniu, mam nadzieję, że nie posuwam się zbyt daleko, wręcz gwarantowania wypłat emerytalnych przez jakikolwiek rząd, nie tylko obecny, ale przede wszystkim przez te partie, te rządy, które będą sprawowały władzę przez najbliższe 4-5 kadencji Sejmu. Trzeba jeszcze dodać, że w stosunku do średniego wynagrodzenia, które otrzymuje obecnie pracownik, emerytury sprzed 20 lat stanowiły mniej więcej 60-65% ostatniego wynagrodzenia. Obecnie stanowią około 50%, a moja emerytura, którą mam nadzieję dożyć za 10 lat, prawdopodobnie będzie wynosiła
próbowałem to sobie wyliczyć. 27% mojego obecnego wynagrodzenia. A więc moja przyszłość nie zapowiada się specjalnie na bogato. Proszę wybaczyć tą personalną, osobistą uwagę, ale też powoli zbliżam się do grupy, granicy, w której będę mógł siebie określić jako seniora. Druga kwestia, dość ważna, myślę, że nawet ważniejsza od pieniędzy, to załamanie systemu opieki zdrowotnej. Na dzisiaj mamy początek chyba czwartej fali COVID-u. Jeżeli nic nie pomyliłem, to dzisiejsze dane rządowe podają około 1000 nowych chorych i kilkanaście niestety osób, które zmarły wskutek COVID-u. To nie jest pełna informacja dotycząca stanu zdrowia oraz śmiertelności w Polsce. Ona dotyczy jedynie jednego zagrożenia, zagrożenia pandemicznego. Nie wiem, czy poprawnie z punktu widzenia medycyny będzie, gdy powiem, jednej choroby, ale podawane dane dotyczą zachorowań związanych z COVID-em. Jeżeli byśmy na to spojrzeli w ten sposób, to w 2020 roku na COVID zmarło około 70 tysięcy Polaków. To bardzo dużo. Natomiast geografia społeczno-ekonomiczna, którą z jakimś tam skutkiem próbuje się zajmować, pokazuje zupełnie odmienne dane. Otóż jeżeli weźmiemy średnią liczbę osób, które umierają w Polsce przez ostatnie 10 lat, to w roku 2020 ponad tą średnią zmarło około 170-180 tysięcy osób. Co oznacza, że oprócz COVID-u tylko w jednym roku dodatkowo zmarło 100-110 tysięcy Polaków. Czyli tyle, ile liczy mieszkańców jedno z dawnych miast wojewódzkich, takich jak na przykład Słupsk albo Elbląg. Skoro jesteśmy w Gdańsku, to może te dwa przykłady. Dlaczego umierają? Odkładane wizyty u lekarzy, brak bezpośredniego kontaktu, brak badań, długie terminy oczekiwania na wizytę u specjalisty, a przede wszystkim, jak pokazuje, rozumiem, że ciągle trwający strajk białego miasteczka, lekarzy, jak strajki rezydentów, które miały miejsce 2 lata temu, jak strajki ratowników medycznych, w praktyce zapaść służby zdrowia. Nie rozumiem, dlaczego rząd mojego kraju w sytuacji, w której umiera tylu jego obywateli, zajmuje się szeregiem, jak rozumiem z punktu widzenia rządzących, ważnych i istotnych problemów, które w moim rozumieniu mogą poczekać, żeby daleko nie sięgać centralny port lotniczy, przekop Mierzei Wiślanej, natomiast nie skoncentruje swoich wysiłków na czymś, do czego każdy rząd jest powołany i co powinien traktować jako swoje pierwsze zadanie, do troski o zdrowie i życie wszystkich obywateli. Ale już dawno przywykłem do tego, że nie muszę rozumieć, co rząd robi, natomiast generalnie powinienem płacić podatki, żeby spełniać wymogi bycia na tyle poprawnym lub praworządnym obywatelem. Oczywiście zawsze mogę sobie co kilka lat wyrazić własne zadowolenie lub jego brak w kolejnych wyborach. Chciałbym w tym momencie bardzo mocno podkreślić,
Moje słowa dotyczące rządu nie dotyczą tylko i wyłącznie obecnego rządu. To, co się dzieje obecnie z Polską Służbą Zdrowia albo ze Służbą Zdrowia w Polsce, zaczynając od jej organizacji, systemu kształcenia lekarzy, warunków pracy, liczby lekarzy, pielęgniarek, liczby całego personelu pomocniczego. Już nie będę wymieniał wszystkich specjalności. Mamy około 45 minut na całe zajęcia. Przez wielkość środków przeznaczanych na opiekę zdrowotną nie było reformowane albo było zbyt często i w moim rozumieniu, patrząc po skutkach, niewłaściwy sposób przez kilka co najmniej ostatnich rządów. Znowu można wrócić do reform Jerzego Buzka i oddania szpitali w gestie samorządów, potem próby centralizacji w okresie, kiedy premierem był pan Miller i obecnych dyskusji na temat liczby lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców, liczby sióstr na 100 pacjentów w szpitalach, średniego wieku personelu pomocniczego, wysokości zarobków, liczby godzin pracy. Bo tak naprawdę najłatwiej powiedzieć, że lekarz zarabia za dużo pieniędzy, jak to ostatnio w mediach podano, ale nie przeliczono tego na liczbę godzin, które ten lekarz musi spędzić w pracy. Nie chciałbym, żeby lekarz, który mnie leczy, był po 3 24-godzinnych dyżurach. Chciałbym, żeby był wypoczęty, chciałbym, żeby był zadowolony i chciałbym, żeby się mną zajmował, a nie zajmował wypełnianiem papierków i druczków. I znowu proszę wybaczyć chwilę refleksji. Ostatnia w ciągu miesiąca moja wizyta u specjalisty trwała około 20 minut, z czego na badanie poświęcono 5 minut, a 15 na wszelkie kwestie formalne, papierkowe. Ja ich nie lekceważę. Ważny jest opis badań, ważne jest rejestrowanie, ale to wszystko można uprościć i zmienić. Tak, jak to się dzieje w innych krajach. Dwa problemy. Kwestia emerytur ze względu na wzrastającą liczbę obywateli w wieku 60-65+, kwestia opieki medycznej. Trzeci problem dotyczy całej sfery usług, które powinny być dostosowane dla osób w tym wieku, szeroko mówiąc dla seniorów. Ułatwienia w podejściach, windy, ułatwienia na chodnikach, dostęp do środków komunikacji miejskiej, dostęp do odpowiedniej liczby miejsc, ułatwień w pociągach, w autobusach, rzeczy, które młodym ludziom nie sprawiają problemu, które powoli mi zaczynają sprawiać problem, a które wiem ze względu na swoich rodziców, im już zdecydowanie sprawiają problem, jeżeli trzeba wejść na zbyt wysokie stopnie, a jeszcze trudniejsza sytuacja, kiedy trzeba gdzieś wjechać wózkiem. Albo kiedy po prostu nie ma gdzie siąść, nie ma gdzie skorzystać z toalety. Wiem, mówię o rzeczach prostych, mówię o rzeczach trywialnych, ale bym o nich nie mówił, gdyby nie było takiej potrzeby. Ta sfera, dlaczego zagospodarowanie przestrzeni, geografia, gospodarka przestrzenna, coś, czym się próbuję zajmować w prowadzonych przez siebie badaniach, coś, co opisują moi studenci w pracach licencjackich, w pracach magisterskich, problemy zagospodarowania poszczególnych osiedli. Kolejna sprawa to sprawa zupełnie nowych form spędzania czasu. Inne zagospodarowanie przestrzeni, jeżeli mieszkańcy należą do grupy młodych rodziców z dziećmi, inne wymagania mają osoby, które można określić mianem seniorów. A żeby tego wątku nie rozwijać, przejdźmy do kolejnego. Oprócz problemów emerytalnych, opieki zdrowotnej, zagospodarowania przestrzeni, będziemy mieli także coraz częściej do czynienia z
już to zresztą mamy, z próbą, to jest tylko i wyłącznie moja interpretacja, dzielenia Polaków sceny politycznej i przeciwstawiania sobie interesów dwóch jeszcze stosunkowo dużych grup społecznych. Osób w wieku poprodukcyjnym i osób w wieku produkcyjnym. A nie jest żadną tajemnicą, że składanych przez nas w przymusowej formie składek emerytalnych pieniędzy, poza wirtualnym zapisem w elektronicznym systemie lub jak go sobie wydrukujemy, to na kartce papieru, już dawno nie ma. A emerytury, które Państwo otrzymujecie, jakiekolwiek świadczenia, są pochodną z dwóch źródeł. Pierwsze z nich to składki emerytalne płacone przez osoby obecnie pracujące. Od liczby obecnie pracujących osób zależy wielkość wpływów do budżetu, który można przeznaczyć na wypłacanie emerytur, rent i różnego rodzaju innych form wsparcia. Absolutnie nie wystarczają. Mamy za mało osób pracujących, za mało osób płacących składki, albo te składki są zbyt małe. Drugim źródłem, z którego są wypłacane pieniądze pochodzące na emerytury, to są dopłaty z budżetu, który wcześniej pieniądze pobierał i na coś wydał. Nie chcę wnikać w dyskusję na co, w jaki sposób. Nie jest to tematem naszej dzisiejszej rozmowy, naszego spotkania, ale z tych dwóch źródeł otrzymujemy emeryturę. Budżet, wbrew temu, co się twierdzi, niestety nie jest z gumy, a dodruk pieniędzy będzie powodował inflację. Można zwiększyć wielkość pieniędzy w dyspozycji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez dwojaki sposób. Zwiększenie liczby pracowników, którzy płacą składki, lub podniesienie składki emerytalnej. Do zwiększenia pracowników płacących składki przejdziemy za chwilę, kiedy będę mówił o przyroście naturalnym i procesach migracji do Polski. Natomiast zwiększenie składki emerytalnej lub uskładkowienie zarówno w zakresie opieki medycznej, jak i emerytalnej, jak i wszelkiego rodzaju opłat płaconych przez pracownika lub pracodawcę podniesie koszty pracy. I tutaj widzę możliwość dzielenia społeczeństwa na dwie grupy. Tą, która ciężko pracuje i której podnoszone są różnego rodzaju opłaty, wszystko jedno, czy będziemy je nazywali składką emerytalną, zdrowotną, wypadkową, jakąkolwiek, czy nazwiemy je podatkiem, bo de facto jest to ta część naszych zarobków, którą musimy zapłacić państwu. A grupą ludzi, którzy są beneficjentami tego systemu. Zawsze się bronię przed uproszczeniem, że państwo wypłaca mi emeryturę. To nie państwo mi wypłaca emeryturę. To nie państwo robi mi, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych robi mi jakiś favor i mi coś daje. Ja pracuję, pracowałem na ten moment już ponad 30 lat, w czasie których przymusowo płaciłem składkę emerytalną w wysokości wyznaczonej przez państwo, do której nie mam dostępu i jeżeli dożyję do wieku emerytalnego, a w Polsce mamy nadumieralność mężczyzn, zwłaszcza w wieku 50+, a to wtedy państwo mi po prostu te pieniądze odda. Zakładam, że także zabierze sobie na koszta manipulacyjne. Ktoś w końcu musi przyjmować te pieniądze, dzielić. No i obawiam się, że nadpłacę znacznie więcej, niż będę otrzymywał. To dotyczy nie tylko mnie. To dotyczy wszystkich państwa. Rząd jakikolwiek, proszę wybaczyć, chciałbym jeszcze raz powtórzyć, absolutnie nie chodzi mi o obecny rząd. Każdy rząd, jeżeli jakieś pieniądze daje,
dowolnej formie, to najpierw te pieniądze musi obywatelom zabrać. Więc tutaj nie ma mowy, że ktoś jest dla kogoś miły lub ktoś komuś chce coś dać. Żeby dać, rząd musi najpierw zabrać. I to jest, proszę Państwa, kolejny problem związany ze zmianami idącymi w kierunku starzenia się całej populacji w Polsce. A teraz parę danych, które przygotowałem na dzisiejsze spotkanie, aby uaktualnić informacje podane w książeczce Olimpiada Senior Obywatel. Na 2020 rok mamy w Polsce 38 milionów 260 tysięcy mieszkańców. Według danych naszego urzędu i danych Eurostatu na koniec 2022 roku ma być nas 700 tysięcy mniej, 37 milionów 600 tysięcy. W 2020 roku, dane już są dostępne, urodziło się tylko 354 tysiące dzieci, a zmarło aż 480 tysięcy osób. Proszę Państwa, procesów demograficznych nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Nie jesteśmy w stanie, i to dobrze, kontrolować. Jakie są główne cechy tych procesów? Na ten moment zatrzymał się wzrost średniej długości życia, która spadła w przypadku kobiet z 80,3 na chyba 80,1 lat, a w przypadku mężczyzn na poziomie 73. Wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, sięgając 10,5 miliona Polaków. Wzrasta liczba osób w wieku 70+, wynosi chyba 7,1 miliona. Pojawi się cała olbrzymia, już jest, populacja osób starszych, które mogą brać udział w głosowaniu, powinni zresztą, jest to obywatelskim obowiązkiem, bez względu na to, jakie mamy preferencje wyborcze i sympatie wyborcze. I ta grupa powinna umieć walczyć o swoje interesy. A jeżeli chodzi o możliwości zmiany tej sytuacji, jest mi przykro, bo nie mam żadnych optymistycznych wiadomości. Spada średnia dzietność na jedną kobietę w Polsce. Co jest może anegdotyczne, ale powiem, może wywoła to uśmiech na Państwa twarzy, chociaż mi jest smutno. W 2019 roku, w okresie przed epidemią, miastem, w którym Polki urodziły najwięcej dzieci, obywatelki Polski urodziły najwięcej dzieci, w sensie liczby tych dzieci, był Londyn, a nie Warszawa. Tak duża migracja Polaków na Wyspy Brytyjskie, nie chcę wnikać w motywację tych wyjazdów, zwłaszcza z podejmowaniem decyzji o urodzeniu dziecka, spowodowało, że w Polsce tych dzieci rodzi się mniej. Nie widzę, mimo prób podejmowanych przez rząd, możliwości wpływania na młodych ludzi, nie tylko kobiety. Wydaje mi się, że decyzja o zostaniu rodzicem powinna być podejmowana wspólnie, mimo tego, iż biologia zdecydowanie w oczywisty sposób pozostawia tutaj ostateczne decyzje po stronie kobiet. Ale decyzja podejmowana wspólnie, żeby wpłynąć na zwiększenie liczby dzieci, należałoby w jakikolwiek sposób motywować młodych ludzi do posiadania tych dzieci. Wzrost cen mieszkań obserwowany przez ostatnie 5 lat na rynku, średnie wynagrodzenie, poziom inflacji, dostępność do usług medycznych, zadowolenie, satysfakcja z życia, warunki środowiskowe definiowane przez na przykład stopień zanieczyszczenia powietrza, chociażby w konurbacji śląskiej katastrofalne. Te wszystkie elementy w mojej opinii nie motywują do tego,
aby podejmować decyzję o urodzeniu pierwszego, a jeżeli już je mamy, to drugiego i kolejnego dziecka. A dopiero od dzietności na poziomie 2,1 możemy mówić o zatrzymaniu procesu depopulacji Polski. Próbowałem w ramach przygotowania się do tego wykładu wyszukać dane dotyczące naszej przyszłości. Mam nadzieję, że prędzej czy później dożyjemy do, w lepszym czy gorszym stanie zdrowia, dożyjemy do 2030 roku, w którym populacja Polski ma spaść o 1,5 miliona, a następnie wraz ze wzrostem grupy osób w wieku 60-65+, oraz spadkiem liczby kobiet w wieku rozrodczym i z utrzymującą się przez nich preferencją posiadania jednego dziecka, do 2060 roku, tu już obawiam się, że nie będę tego widział, całkowita populacja ludności Polski ma spaść do 27-28 milionów. A proszę Państwa, skoro nie można liczyć na to, że nastąpi szereg czynników, będzie miał miejsce szereg czynników inicjowanych przez rząd, w końcu rządzący Polską, są swoistego rodzaju sługami wynajętymi przez nas obywateli, żeby nami w jakimś zakresie definiowanym przez konstytucję zarządzać. Skoro nie można liczyć na to, że znajdą sposób na wpłynięcie na młode kobiety, aby częściej podejmowały decyzje pronatalistyczne, to pozostaje kwestia migracji, która stanowi drugą część naszego spotkania. Migracje. Na początek o jej smutniejszej części. Według danych, ale one są wszystkie szacunkowe, ponieważ nie prowadzi się rejestru osób, które wyjeżdżają krótkoterminowo z Polski. Jesteśmy krajem należącym do Unii Europejskiej bez kontroli na granicy. Funkcjonujemy w układzie z Schengen. Każdy obywatel Polski może spędzić do pół roku bez żadnych problemów i bez konieczności zeznawania tego w jakichkolwiek instytucjach za granicą Polski, a jak sobie przedłuży ten pobyt, to też trudno mieć na ten temat jakiekolwiek informacje. Ale szacowana liczba osób, które wyjechały na ponad pół roku z Polski, wynosi około 1,5 miliona. I oczywiście najgorzej jest z tym, iż są to głównie osoby młode, albo po ukończeniu szkół średnich z zawodem, albo po ukończeniu studiów. Nie chcę już przypominać wypowiedzi niektórych posłów z Sejmu, że dobrze, że pewne grupy zawodowe wyjeżdżają, ale jest mi smutno, że takie wypowiedzi padają. Dlaczego ci ludzie wyjeżdżają? Młodzi. Mam kontakt ze studentami, jestem wykładowcą akademickim. 2 lata temu przed epidemią z grupy seminaryjnej 9 osób 6 wyjechało za granicę. Do Wielkiej Brytanii, do Hiszpanii, do Włoch i do Norwegii. A seminaria polegają na moderowanej przeze mnie rozmowie na temat problemów badawczych, metod badawczych, tematów prac, ale także zawierają zawsze jakiś element osobisty, chociażby uzasadnienie wyboru takiego tematu. No i elementy związane z przyszłą pracą. Ktoś się wybiera na studia doktoranckie, ktoś wyjeżdża. Większa część argumentów młodych ludzi po prostu nie chcą żyć w kraju, w którym ich praca, wiedza nie jest ceniona w stopniu, w który ich satysfakcjonuje. Ja nie wiem i nie chcę tutaj na ten temat się wypowiadać, czy mają zbyt duże oczekiwania, czy bardziej im się podoba niebo nad fiordami Norwegii albo woda
na Morza Śródziemnego, jak jadą na Sycylię czy do Hiszpanii, ale każdy z nich ma jakieś własne powody. I co jest dla mnie najbardziej smutne, to nie są w większości kwestie finansowe. Nie jesteśmy w stanie dziesiątek tysięcy młodych ludzi zatrzymać w Polsce. Oni deklarują opiekę nad rodzicami, nad dziadkami, bo są studenci w tym wieku, że ich dziadkowie żyją. Deklarują bardzo wysoki poziom patriotyzmu i wręcz tłumaczą, że najlepsze, co mogą zrobić, to właśnie wyjechać i znaleźć nowe miejsce dla siebie. Nic nie jest w stanie uzupełnić braku tych setek tysięcy młodych ludzi, którzy wyjeżdżają z Polski. Natomiast możemy powiedzieć i wskazać, takie dane są dość dokładne, wielkość migracji do Polski. I tutaj na pierwsze miejsce wysuwają się obywatele Ukrainy, którzy w okresie przed epidemią przyjeżdżali do Polski na pobyt tymczasowy, do pracy, część z nich na pobyt stały, zupełnie niewielka, liczona w kilkaset osób grupa, wnosząc o udzielenie azylu ze względu na prześladowania. Natomiast wróćmy do Ukraińców, którzy stanowią główną grupę. W poszczególnych latach przeglądałem dane, pisałem na ten temat teksty, próbowałem prowadzić analizy. 2015-2019 sięgało od 600 do 900 tysięcy osób rocznie. Okres pandemii, lockdown, zamknięcie części wszystkich restauracji, części sklepów spowodowały, że w 2020 część z nich powróciła na Ukrainę. Ożywienie gospodarcze po trzeciej fali doprowadziło do kolejnego napływu. Nie rozumiem, jak obecny rząd próbuje prowadzić politykę, może nie tyle antyimigracyjną, co niesprzyjającą przyjmowaniu migrantów, a jednocześnie mając pełną świadomość, że bez tego, no nazwijmy to w sumie miliona imigrantów, polska gospodarka przeżyłaby poważny kryzys. Znowu jesteśmy w trudnym okresie, jeżeli chodzi o pandemię, wzrasta czwarta fala, ale do 2019 roku pracownicy rolni z Ukrainy stanowili ponad połowę pracowników w sezonie zbiorów. Zwłaszcza w dużym stopniu korzystają z nich rolnicy mający uprawy warzyw lub większa część sadowników. Nie jest możliwe zebranie plonów przez Polaków, którzy nie chcą pracować, nie chcieli pracować w 2019 i wcześniejszych latach. Zaproponowane przez właścicieli upraw stawki przy zbiorze jakichkolwiek płodów. Myślę, że Państwo macie podobne doświadczenie jak ja. Nie wiem, gdzie Państwo mieszkacie. Ja mieszkam w Gdańsku. Część sklepów, część restauracji, część punktów usług funkcjonuje dzięki wspaniałym ludziom w różnym wieku, którzy dobrze, z mojego punktu widzenia, takie mam doświadczenia, profesjonalnie pomagają przy zakupach, przy usługach i tylko lekki, dla mnie bardzo mile brzmiący wschodni akcent pozwala domniemywać, no w końcu nie mam tej pewności, że możliwe, iż są przybyszami zza naszej wschodniej granicy. Chciałbym też tutaj podkreślić, że mówiąc obywatele Ukrainy, należy mieć na względzie, że dużą grupę tych obywateli stanowią Polacy. Wszyscy Państwo wiecie doskonale z historii naszego kraju o tym, jak wielka grupa Polaków, liczona w setki tysięcy, jeżeli nie ponad 1,5 miliona, została
poza wschodnią granicą Polski, w byłym Związku Radzieckim, w byłych socjalistycznych republikach litewskiej, białoruskiej, ukraińskiej, a obecnie mieszka na Litwie, Białorusi i na Ukrainie. Proszę Państwa, nie do końca jestem przekonany, że Polska powinna powtórzyć gest pani kanclerz Angeli Merkel i otworzyć całkowicie granice dla wszystkich imigrantów. Z badań, które miałem możliwość przeczytać, badań socjologów, psychologów społecznych, wynika, że każda grupa ma pewną graniczną barierę przyjmowania odmiennych kulturowo imigrantów. Jest ona definiowana bodajże na 8 czy na 10%. Kiedy w populacji znajduje się więcej niż ten udział procentowy wskazuje osób reprezentujących odmienną dla pozostałej większości kulturę, zwyczaje, manifestowane w bardzo wielu sferach, wtedy możliwe jest, że będzie dochodziło do różnego rodzaju problemów, do tworzenia sytuacji, które znamy z informacji medialnych z Niemiec, z Francji, Holandii czy Szwecji. Polska na ten moment jest krajem praktycznie jednolitym pod względem etnicznym. Z danych z ostatniego spisu powszechnego, ale nie z tego, który jest właśnie przeprowadzany, tylko tego sprzed 10 lat, wynika, że odmienną niż Polska przynależność etniczną zadeklarowało około 2-2,5% obywateli Polski. Można więc mówić o dużej spójności. Nie wiem, czy otwarcie Polski nieco bardziej na imigrację osób, które chciałyby w Polsce pracować, tutaj stworzyć sobie nowy świat, tak jak duża część młodych Polaków czyni to w Wielkiej Brytanii, w Norwegii lub w innych krajach, nie byłaby dla Polski korzystna. Ale zakładam, że państwo polskie, mając odpowiednie agendy, instytuty badawcze, a nie tylko dysponując badaniami pojedynczego człowieka, jest w stanie ten problem rozstrzygnąć tak, aby spełniać funkcje, które wszyscy Polacy powierzyli rządowi. Proszę Państwa, nasze spotkanie powoli dobiega końca. Aby je podsumować, wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Wzrasta liczba osób w wieku 70+, jeszcze bardziej. Struktura płci, o której nie mówiłem, przepraszam, dodam, jest skrajnie zróżnicowana. Wskaźnik feminizacji, liczba kobiet w wieku 70+, na 100 mężczyzn w wieku 70+, jest prawie dwukrotnie większa. Na 170 i więcej latków przypada 195 kobiet w analogicznym wieku. Duża część młodych Polaków wyemigrowała, emigruje lub obawiam się, że może podejmować decyzję o takiej emigracji. Nastąpiło zatrzymanie wzrastania średniej długości życia. Starzenie się społeczeństwa spowoduje szereg problemów. Jako główny widziałbym kwestię konieczności zwiększenia opieki medycznej nad bardzo liczną grupą seniorów, która w dodatku się będzie powiększała. Widzę problem związany z zagwarantowaniem wypłaty świadczeń emerytalnych, szereg problemów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni, udogodnieniami dla seniorów oraz kwestie możliwego udziału, gdyby ta grupa była w stanie wspólnie określić swoje cele i wspólnie głosować, rozwoju
jakiejś partii reprezentującej interesy prawie 1/4 mieszkańców Polski. Nie do końca jestem przekonany, że imigracja do Polski jest w stanie zaradzić starzeniu się społeczeństwa polskiego. Natomiast na ten moment nie widzę realnie innego środka lub czynnika, który spowodowałby, że wzrośnie liczba osób na rynku, które będą płaciły składki i pozwalały utrzymać istniejący stan. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.